Aneta Tomaszyk, witam Państwa. Razem ze mną pani Katarzyna Wałkiewicz, mama Szymka, dla którego w niedzielę odbędzie się impreza charytatywna. Pani Kasiu, no czego potrzeba Szymkowi, na co Szymek choruje? Szymek bardzo dużo ma chorób, między innymi bardzo złożoną wadę serca, ma hipoplazję małego oczka lewego, ma dodatkowo doszło przy pierwszej operacji doszło do komplikacji, dostał wodogłowie i niedotlenienie, do tego ma spodziectwo, to już taki pikuś mówimy, ale najważniejsze ma wadę serca, którą pierwszą już operację miał, teraz go czeka druga operacja, no niestety w Polsce wszyscy nas albo zbywali gdzieś z terminami, żeby go nawet lekarz zobaczył jakiś, albo po prostu nam grzecznie powiedziano, że no mamy szukać ratunku gdzieś indziej. No i zwróciliśmy się do profesora Malca. On był kiedyś w Polsce. Niestety nie dogadał się z naszymi polskimi lekarzami i wyjechał za granicę. W tej chwili jest w Niemczech, w Monster i tam będziemy chcieć operować naszego synka. Tyle, że ta operacja jest bardzo droga. Kosztuje 35 500 euro. Czyli bardzo dużo, no nas jako rodziców, no nie mamy takiej kwoty, no nie ukrywajmy, no to jest kolosalna kwota, tak? Na pierwsze, no to jest, będzie druga operacja i czeka jest go jeszcze jedna operacja na serce, trzecia, którą też chcemy, żeby mniejsze było ryzyko też powikłań, tak? Bo boimy się najbardziej o te powikłania, bo nie ukrywajmy, w naszych szpitalach no nie jest za bardzo, ani warunki nie są tego, żeby było dziecko chociażby miało jakieś lepsze warunki, tam mają lepszy sprzęt i warunki na pewno też, nie? Chciałam wrócić do tego, to wy wiedzieliście, że Szymek się taki urodzi, czy ta wada wyszła później? Wada wyszła tak naprawdę, nie wiedzieliśmy o niej. Całą ciążę była wszystko dobrze, był płód dobry, nic tam nie było, lekarz nic nie wiedział, jakichś przeciwwskazań nawet do porodu naturalnego, który był. Urodził się i był siny. Pani doktor usłyszała mu w ten sam dzień po urodzeniu szmer i w ten sam dzień jechał w ciężkim stanie, bo przestawał nam oddychać. Jechał, był transportowany do Poznania i miał, pani doktor nam powiedziała, że może wróci. Pójdzie na konsultację kardiologiczną i może wróci. Przyszła nam bardzo późno, bo przyszła o godzinie 21:22, powiedziała, że jest tak złożona wada serca, ona tłumaczyć nam nie będzie. Ale no niestety będzie tak złożona wada, że musi zostać. No i że jutro ewentualnie możemy się dowiedzieć, co jest synkowi, ale że będzie tam. Te wszystkie pozostałe choroby, one przyszły później, tak? Wodogłowie pokrwotoczne tak, bo to po operacji, ale z mało oczem też się urodził. Nie wykształtowała się gdzieś w płodzie gałka oczna. Z tego ma bardzo mniejszą gałkę oczną. Ma mniejszą źrenicę no i nie widzi na to oczko, nie? Dzisiaj Szymek ile ma? W dniu pikniku będzie miał 9 miesięcy. Jak wygląda takie codzienne życie wasze? Bardzo, bardzo skomplikowanie, bo Szymon dużo wszystkich chorób łapie. Nasze wszystkie jakiekolwiek mamy spacerki kończą się na 10-15 minut ze sprzętem oczywiście, bo bez sprzętu no nie możemy wyjść z domu. Mamy 3 razy płatną rehabilitację, za którą płacimy. Raz przychodzi do nas z ośrodka pielęgniarz z opieki paliatywnej. No dużo u nas się dzieje. U nas no, Szymek w poniedziałek miał tylko kaszel, dzisiaj już jest środa, mamy zapalenie oskrzeli. No więc nie wiemy, jak się w piątek to skończy, bo my no, żyjemy tak naprawdę. Ja od 9 miesięcy nie przespałam żadnej nocy tak, żeby się wyspać, chociaż, bo nie wiem, pika mi monitor, muszę iść, od razu jestem na nogach, czy to mam wzywać już karetkę, czy po prostu gdzieś się Szymon odłączył od kabla, tak? No nie wiem. Strach towarzyszy właśnie, tak. Kiedy Szymek kładzie się spać? Tak. Tak, bo nie wiemy, czy przyjdzie, no nie wiemy, nawet no teraz został z babcią do góry, a no nie wiem, czy za chwilę nie dostanę telefonu, że coś się dzieje, tak? I muszę wracać i wzywać karetkę, albo go sama podłączać pod tlen, który mamy w domu, nie? Jeśli chodzi o tą operację, to jedynym warunkiem jest w tej chwili, są właśnie pieniądze, tak? Tak. Uzbieracie i jedziecie? Tak, tak. U nas w Polsce nam powiedzieli też jeszcze waga, żeby musiał mieć odpowiednią wagę. Nam profesor powiedział, że nie musi być. Warunkiem są teraz w tej chwili pieniądze. Nie ma żadnej szansy na to, żeby właśnie w Polsce jakieś uzyskać dofinansowanie? Nie. We własnym zakresie wszystko? Wszystko we własnym zakresie, no i dobrych ludzi, tak? No właśnie, tych dobrych ludzi miejmy nadzieję, że nie zabraknie w niedzielę, tak? Tak, mamy nadzieję, że wszyscy, którzy chcą pomóc Szymkowi,
chociaż dać 5 groszy, tak? To jest jakiś tam kroczek do uratowania jego serduszka, tak? Żeby mógł żyć dalej. To jest jakaś grupa organizatorów, to są wam jakieś bliskie osoby, czy obce osoby się zwróciły, żeby pomóc? Bardziej to są koledzy mojego brata, bo on jeździ na różne zloty samochodowe i to są jego koledzy gdzie się zwrócili. Ja tych panów poznałam przy okazji, tak? Gdzieś tam na którymś spotkaniu. Są to obcy do mnie panowie, tak? A wcześniej szukaliście jakieś wsparcia? Bo chodzi mi też o to, czy jest jakieś konto na przykład, które można wpłacać dla Szymka. Jest konto, ruszyło. Myślimy, że do pikniku jeszcze ruszy Fundacja Się Pomaga, przez SMS-y będzie też można mu pomóc, bo nie każdy chce gdzieś tam tego przelew zrobić, bo to skomplikowane, ale w tych czasach mają każde komórki, nawet dzieciaki, więc gdzieś będzie można wysłać tego nawet SMS-a, które pieniążki wtedy pójdą do Szymusia. O czym pani marzy? O tym, żeby był zdrowy i przeżył. Postanowiliście wesprzeć małego Szymka, dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że wyszła taka inicjatywa, że tak powiem, trochę spontanicznie, bo były już dwie takie zbiórki mniejsze, bo nie wiem, czy to wszyscy się orientują, no raz w miesiącu, w pierwszą każdą niedzielę miesiąca spotykamy się, tak sobie świat motoryzacyjny Leszna się spotyka, no i na takich właśnie spotkaniach dwa razy już zbieraliśmy pieniążki, no ale to były groszowe sprawy, no i na ostatnim właśnie takim spotkaniu okazało się, że będzie ta operacja w Niemczech i postanowiliśmy zrobić coś większego. Najpierw miało to być no, takie no, większe niż na tych spotkaniach, nie? Ale w tym momencie, na dzień dzisiejszy urosło to do takiej wielkości, że no, tu się chyba nie pomylę, jak powiem, że to będzie największa impreza charytatywna, jaka odbyła się w Lesznie. To co się szykuje w takim razie? Przede wszystkim zabaw. No, przede wszystkim zabaw dla dzieci, które tutaj przyjdą też, Dmuchańce i tam inne atrakcje. Będą motocykle z koszami, które będą przewozić dzieci. No, głównym punktem oczywiście są auta tuningowe, auta zabytkowe, auta, że tak powiem, klasyki. Będą też samochody amerykańskie. No jak tutaj już sam plakat mówi, to są pasjonaci motoryzacji, którzy się zrzeszyli w tym momencie dla tego Szymka i tu nie ma znaczenia, czy to jest marka taka, czy taka, po prostu każdy, który kocha BMW, a chce coś zrobić w ten dzień, no to przyjedzie na pewno w tą niedzielę. To kto się w takim razie zaangażuje, bo rozumiem, że to nie tylko będą osoby tutaj z Lesznej okolic, tylko pewnie już akcja zakrojona na szerszą skalę. Tak, no, zaprosiliśmy wszystkie kluby znajome, z którymi współpracujemy. My, tak samo inne marki, między innymi właśnie przyjadą chłopaki ze Śremu, przyjadą z Kościana, przyjadą z Poznania. Także to już rozrosło się do tej skali, że to już nie jest regionalne spotkanie, ale po prostu, że tak powiem, można powiedzieć wielkopolskie motoryzacja, nie? Te wasze samochody będzie można oglądać, czy nimi będzie można się też przejechać? Jak to będzie? Nie. Pokaz samochodów jest statyczny, czyli auta będą stały, tylko będzie można oglądać. Podejrzewam, że jak się podejdzie do jakiegoś kierowcy, żeby po prostu wejść do środka, czy coś popatrzeć, czy zagadać o samym samochodzie, na pewno nie będzie żadnego problemu. A w jaki sposób będzie można w takim razie pomóc? No bo impreza imprezą, tak, no te pokazy samochodów, te wszystkie inne atrakcje, no ale tu są potrzebne pieniądze. Tak, dokładnie. Tutaj bardzo cieszymy się, że leszczyniacy, nawet spoza Leszna, otworzyli swoje serca i mamy pełno wolżerów, mamy pełno gadżetów do sprzedawania, że tak powiem, nawet tutaj duży ukłon w stronę lotniska, bo też mamy przeloty samolotem, to wszystko będzie zlicytowane, będzie licytacja. Impreza zaczyna się od godziny 12, licytację podejrzewamy, zaczynamy gdzieś około godziny 13, do 18 jest planowana impreza i czy przez cały czas trwania imprezy, czy z małymi przerwami, na pewno ta licytacja będzie trwała. Oprócz tego będą, że tak powiem, hostesy, które będą chodziły z puszkami, do których będzie można wrzucać, kto tam, co serce podyktuje, to wrzuci do tej puszki. Mamy też właśnie przewozy te motocyklami, też będzie tam puszka, no, wozy tutaj wojsko nam też zapewniło jakieś tam atrakcje, też będą jakieś tam pojazdy z wojska. No tak to wygląda na tą chwilę. Pan powiedział, że będzie to największa impreza charytatywna w Lesznie, tak? Z racji tego, co wy przygotowujecie, czy na to, że liczycie, że właśnie przyjdzie mnóstwo ludzi?
Po tym jak, no oczywiście bez ludzi to nie będzie największa impreza. My ze swojej strony no, robimy właśnie, że wszystko i po zainteresowaniu, jakie mamy na Facebooku, jakie mamy w gronie naszym, sądzimy, że to będzie bardzo duża impreza. No liczymy, że tutaj samych aut właśnie takich tuningowych, przerabianych gdzieś przyjedzie koło 300. Plus samochody, które przyjadą tutaj z samego Leszna, żeby uczestniczyć w tym. Także tutaj myślę, że nawet gdzieś może około 800 pojazdów. No właśnie, bo postawiliście na taką akcję promocyjną, tak można spotkać na ulicach Leszna oklejone auta. 100 tych aut, tak, okleiliście? Tak, okleiliśmy ponad 100 aut. To był pierwszy ruch z naszej strony, żeby po prostu rozreklamować tą imprezę. Jak widać i słychać na mieście, słyszę od innych ludzi, po prostu to było trafione w dziesiątkę, ta forma reklamy. No i tak to poszło. W tej chwili no, składamy, jeszcze właśnie zbieramy wszystkie te gadżety, których też naprawdę jest mnóstwo. No i licytacja jest po prostu, że tak powiem, będzie na bieżąco. No tutaj wspomnę, że no tylko to nie nasze, to stowarzyszenie organizuje to. No przyłączyli się do tego przede wszystkim jeszcze latacze.pl, to jest klub miłośników modeli latających, którzy oczywiście zrobią swój pokaz modeli latające, będzie też można je obejrzeć, będzie można zobaczyć, jak one latają. Love Daily jest to właśnie taki klub tuningowy samochodów, który też właśnie się zaangażował. No i oczywiście Leszczyńskie Centrala Szybowcowa Leszczyńska, która użyczyła nam terenu, bez którego w Lesznie by było trudno zrobić taką imprezę. No i sama się zaangażowała tutaj dyrektorka Anna Dyrda, że po prostu, gdy poszliśmy do niej, po prostu złapała bakcyla, że tak powiem, i też po prostu bardzo się udziela i tutaj nam pomaga. Rozumiem, że nie zamierzacie na tym poprzestać, tak? No oczywiście, że nie. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj mówię, tu my robimy wszystko ze swojej strony, żeby ta impreza była jak największa. Druga sprawa, no liczymy na pogodę, czyli tego tam do góry, żeby nam też sprzyjał. No i oczywiście liczymy tutaj na leszczyniaków i nie tylko, bo mam nadzieję, że też zjadą z okolic, żeby otworzyli swoje serca w ten dzień i pokazali, co potrafią.